Ewangelia według Jana, rozdział 14. Niech się nie lęka wasze serce, wierzycie Bogu i mi wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, to bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. Wiecie, dokąd ja idę i znacie drogę. Tomasz powiedział mu: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? I Jezus powiedział mu: Ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Skoro poznaliście mnie, mojego Ojca też poznaliście. Od teraz go znacie i widzieliście go. Filip powiedział mu: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Jezus powiedział mu: Tak długi czas jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie. Kto widział mnie, widział Ojca. Jakże ty mówisz: pokaż nam Ojca? Nie wierzysz, że ja w Ojcu jestem i Ojciec jest we mnie? Słowa, które ja do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec żyjący we mnie. On czyni dzieła. Wierzcie mi, że ja w Ojcu jestem i Ojciec we mnie. Jeżeli nie, to wierzcie mi ze względu na dzieła. Zaprawdę mówię wam. Wierzący mi, dzieła, które ja wykonuję, wykona i większe niż te wykona, bo ja odchodzę do Ojca mojego. O cokolwiek poprosicie w moim imieniu, to uczynię, aby był uwielbiony Ojciec w Synu. I jeśli o coś poprosicie w moim imieniu, ja uczynię. Jeśli mnie miłujecie, zachowajcie moje przykazania. Ja też poproszę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby żył z wami na zawsze. Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Lecz wy go znacie, gdyż przy was żyje i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila i świat już mnie nie zobaczy, lecz wy mnie zobaczycie, ponieważ ja żyję i wy będziecie żyć. W tym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Kto ma moje polecenia i je zachowuje, ten mnie miłuje. Miłujący mnie będzie miłowany przez Ojca mojego, ja też będę go miłował i objawię mu siebie. Judasz, nie Iskariota, powiedział mu: Panie, co się stało, że siebie chcesz objawiać nam, a nie światu? Jezus odpowiedział mu: Jeśli ktoś mnie miłuje, słowo moje zachowa, i Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i uczynimy u niego mieszkanie. Nie miłujący mnie nie zachowuje moich słów, a słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale Ojca, który mnie posłał. To powiedziałem do was, przebywając z wami. Pocieszyciel, Duch Święty, którego pośle Ojciec w moim imieniu, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak daje świat, daję wam. Niech nie będzie niespokojne wasze serce, ani niech nie będzie przestraszone.
Słyszeliście, że ja wam powiedziałem: odchodzę i powrócę do was. Gdybyście mnie miłowali, ucieszylibyście się, że wam powiedziałem: idę do Ojca, bo przed moim odejściem Ojciec mój większy jest niż ja. Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, żebyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już dłużej z wami nie będę mówić, bo idzie władca tego świata i on nic we mnie nie ma. Niech jednak świat pozna, że miłuję Ojca i jak mi rozkazał Ojciec, tak czynię. Wstańcie, idźmy stąd.